Hej, był u mnie na kanale filmik, w którym mówiłem o podstawach diagnostyki przez OBD, co takimi uniwersalnymi wtyczkami można zrobić. Mniej więcej pokazałem, jak czytać parametry, a teraz chciałem Wam pokazać parę takich interfejsów diagnostycznych, które mogą każdemu się przydać. Będą to interfejsy w różnych cenach, i tanie, i te droższe. Może warto sobie też na początku powiedzieć, co to jest te OBD2. OBD2 jest to złącze diagnostyczne, które zostało wprowadzone dla wszystkich aut. Jest to we wszystkich autach te samo złącze. Z tym, że w Europie, tam sprawdzałem w internecie, jedni podają, że wszystkie auta od 2003 roku te złącze mają, drudzy podają, że wszystkie auta od 2004 roku to mają. Także przed zakupem, jeżeli macie auto gdzieś 2003-2004 rok, warto by było sobie sprawdzić, czy wasze auto takie złącze posiada. Dobra. Najtańsza wtyczka, używana przez wielu ludzi, którą możecie sobie sprawdzić takie najbardziej podstawowe parametry, jak temperatura silnika, nie wiem, wyskoczy Wam jakiś czek, odepniecie akumulator, no i chcecie sobie po prostu coś tam skasować, bo Wam wyskoczyło, tak? Taka wtyczka ma taką zaletę, że nie musicie latać z kablem, z laptopem, wkładać, wyciągać jej. Możecie sobie ją wpiąć w gniazdo OBD i ją tam zostawić. Też te wtyczki mają taką zaletę, że po prostu ściągacie sobie aplikacje na telefon. Jedne aplikacje są płatne, przez nie da się dużo więcej zobaczyć, tak jakby co się dzieje z autem. Drugie aplikacje są darmowe. Takie wtyczki, z tego co wiem, to działają z wieloma aplikacjami. Tych aplikacji w sklepie Play pojawia się dość dużo, także śmiało można sobie coś takiego kupić. Wtyczka, jest to koszt granicy 50-60 zł. Tutaj będziecie mieli teraz zdjęcie podglądowe, jak to mniej więcej wygląda i czego na Allegro szukać. Drugi interfejs. Tu teraz powiem sobie o BMW. Na stronie Beamer Parku, ja Wam jak nie zapomnę, podlinkuję to. Można ściągnąć INPE, INSTE, no i wszystkie BMW serii E, z tego co wiem. Jeżeli ściągniemy sobie do tej INSTE, INPE biblioteki, odczytamy wszystkie kody błędów, skasujemy. Jeżeli ktoś będzie miał takie ambicje, może ściągnąć sobie tam NCS Expert, pobawić, spróbować swoich sił w kodowaniu. Ważne, jeżeli już bawimy się takim czymś, trzeba auto albo odpalić, bo to wiadomo, nie jest zgodne z przepisami w Polsce, albo wyposażyć się w prostownik, który podepniemy do auta, bo naprawdę takie zabawy wystarczy pół godziny, będziecie się bawić, to Wam mignie w parę sekund, a nie odpalicie potem auta. Bawiąc się jeszcze NCS-em, możecie po prostu uwalić jakiś sterownik, tak? Bo Wam nagle spadnie napięcie i tyle. Seria E, tak jak tutaj, kabel z prawej strony, też go Wam podlinkuję. Koszt 120 zł, program do ściągnięcia za darmo ze strony Beamer Park. Do serii F jest już kabel żółty, tak? Żółty, z wtyczką Ethernet. Także tego kabla akurat nie mam, widziałem tam, że chodzi w granicach 90 zł. No i jeżeli ktoś ma serię F,
Może sobie kupić taki kabel, ściągnąć z Beamer Parku Insta Imp. No i coś tam sobie samemu podziałać, tak? Czemu o tym mówię? Wyskoczy wam czasem jakaś kontrolka, jest to pierdoła, którą wystarczy skasować, bo w pewnym momencie gdzieś tam auto sfiksowało. Jedziecie do mechanika, płacicie 50 zł. Kupicie sobie kabel za stówkę, poświęcicie chwilę czasu, pobawicie się, opanujecie, o co w tym chodzi. Zrobicie, nie wiem, koledze, sąsiadowi, bratu, komuś z rodziny. Ten kabel naprawdę wam się zwróci 10 razy. Nie ma najmniejszej potrzeby, żeby jeździć z takimi pierdołami po mechanikach. Skoro można sobie samemu zrobić, nikogo się nie prosić, nie umawiać. Mnie samego kiedyś, jak jeszcze się tak bardzo w to nie bawiłem, co robię teraz, po prostu wkurzało to, że żeby podjechać do jakiegoś mechanika na komputer, gdzie jest to de facto 5 minut roboty, żeby coś skasować, trzeba było się umawiać. Po co się... No, trzeba było się umawiać, a wiadomo, każdy pracuje i... A taki kabelek, sobota, niedziela, kiedy chcecie, podjeżdżacie sobie do garażu, czy bierzecie z domu, idziecie do auta, laptop, wszystko opanowane. Dobra. Te kabelki chodzą tak w okolicach 100-120 zł. Następne, co wam chcę powiedzieć, no jest to takie trochę jest to kontrowersyjny temat. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli kupujecie coś ze sklepu, to nabywacie to w sposób legalny, tak? Przynajmniej ja to tak odbieram. Wszyscy znają sklep, gdzie jest wszystko podrabiane, czyli AliExpress. No i jeżeli chodzi o interfejsy diagnostyczne, jest taki, nie wiem, śliski temat trochę. Nie wiem, jakby to w Polsce odebrano, ale podejrzewam, że jeżeli komuś by to przeszkadzało, to już dawno zrobiłby z tym porządek. Mianowicie, chodzi mi o interfejs diagnostyczny, w którym mamy dostęp do wszystkich marek. Wiadomo, że działa on z jednymi markami lepiej, z drugimi gorzej. Jest to chińska podróbka Delphi. Mam na myśli DS150E. Widziałem, że jest do kupienia na AliExpress już za 170 z zestawem przejściówek 300 zł. Wiadomo, że trzeba sobie na to trochę poczekać. Mało tego, te same interfejsy diagnostyczne są też na polskim Allegro i te są sprzedawane, a są to podróby. Do tej podróby dostaje się spiracony program. Wgrywa się wszystko na laptopa, podłącza do auta. No i tak jak mówię, no niekiedy są jakieś błędy w tych programach. Nie wszystko da się nim odczytać. Ale podepniecie każdą markę. Praktycznie do 2017 roku tam widziałem. No i podstawowe parametry podejrzycie, skasujecie. Jest też, od razu wiem, na tej płytce dodawana wersja track. Track? No chyba track, w każdym razie dla ciężarowych. I tak wiem, że można tym kasować nawet błędy z impulsatorów. Także też wam to zdjęcie i te sławne błędy podlinkuję. Kto siedział w ciężarówce, ma uprawnienia, wie, o czym mówię. A może nie powinienem o tym mówić, trudno. Najlepsza opcja, no jest już trochę kosztowna, bo ja mam starą głowicę z tej firmy. Tutaj po lewej stronie Maxi Eku. Jest to już starsza głowica. Od nich wyszła nowa. I głowica z jedną licencją kosztuje 450 albo 550 zł. Też wam wrzucę link, zdjęcie tej nowej głowicy. Jak ktoś będzie zainteresowany, sobie tam podpatrzy. U nich na stronie na każdą markę można znaleźć, w jakim sterowniku, co można podejrzeć w danej marce, w danym aucie, w danym roczniku, jakie w ogóle, do jakich sterowników można się podpiąć, żeby szczytać kody błędów, ewentualnie skasować. No i fajna opcja, bo wiecie, zainwestujecie, nie dość, że po jakimś czasie wam się to i tak zwróci, tak jak mówiłem, zrobicie jednemu, drugiemu, trzeciemu, coś tam pokasujecie, ktoś wam coś odpali, dokupicie sobie kolejną markę, no i tak po czasie wam się to zwróci. Także dla
kogoś, kto potrzebuje czegoś na szybko, żeby tylko sobie sprawdzić w telefonie, jak najbardziej interfejs na Bluetooth, który działa z aplikacją w telefonie, nie ma najmniejszego problemu, fajnie się to spisuje. Wiem, że znajomi też takie mają, kiedyś się nawet siedziałem, tym bawiłem, także fajna sprawa. Chiński klon DS-a, czy ja wiem, no amatorsko, no fajnie, że możecie każde auto podpiąć, zobaczyć, skaszować tego czeka i tak dalej, zobaczyć, o co tam chodzi. Przede wszystkim jest spolszczony ten program, to już każdy musi sobie ze swoim sumieniem odpowiedzieć, czy chce pirata, no bo wiadomo, że nikt nie da paru tysięcy za nowego, tak, więc jeżeli ktoś będzie już kupował, no to kupi spiraconego, żeby nie było, ja nie mam. Ale są tacy, co mają i chwalą. Kable do BMW omówiłem, bo akurat mam, więc pokazałem. No i Maxi EQ, no myślę, że to jest najbardziej rozsądne rozwiązanie. Nie dość, że jest to legal. Często wychodzą aktualizacje. Jeżeli z jakimś sterownikiem w aucie jest dostępny, nie można się połączyć, robimy sobie loga, wysyłamy do Maxi. Oni odpisują, nie olewają, odpisują. Sam niekiedy wysyłałem, bo nie umiałem się z czymś połączyć. Też pytałem o jakiś temat tam z licznikiem w Audi. Też mi odpowiedzieli, powiedzieli w co wejść, co kliknąć, żeby było git. Także pomagają chłopaki, pokupnie nie zostajecie z tym sami sobie. Także no, ten Maxi to był jeden z pierwszych interfejsów, które miałem. Mam już chyba ze 4 lata i będę chwalił, no bo kompletny zestaw Maxiego kosztuje prawie 2,5 tysiąca ze wszystkimi licencjami albo i więcej. Chyba nawet po 3 tysiące. No nie powiem wam, nie chcę teraz kłamać, ale coś takiego. A kupując sobie ten sam interfejs z jedną czy z dwoma markami, mówię, zapłacicie te 4-6 stówek. Jak weźmiecie sobie dwie marki, robicie sobie, rodzinie, komuś tam zwróci wam się na pewno. Dobra, myślę, że odcinek się podobał. Zostawiajcie suba, lajkujcie. Podlinkuję wam jeszcze, jak znajdę na Ceneo, linki do tych głowic. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał, kliknijcie w Ceneo. Możecie też kupić przez mój link. Ważne, samo kliknięcie w link nic nie daje. Trzeba też potem przekierować się na stronę, na przykład z Allegro. Możecie przez to wtedy kupić sobie lub zobaczyć cenę, opis produktu, a mi tam się coś odłoży na boku. Dobra, trzymajcie się, do następnego, hej!